Kleryk Jan Jabłuszewski, Pallotyn. Przedwczoraj minęło 6 lat, odkąd rozpocząłem formację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego. Urodziłem się 1 lipca 1994 roku w Poznaniu, a wychowywałem się w Chludowie. Jest to wieś położona 20 km na północ od Poznania. A mówiąc o historii mojego powołania, nie mogę zacząć od powiedzenia o moich rodzicach i o moim rodzeństwie, bo to właśnie kochający rodzice 6 sierpnia 1994 roku zanieśli mnie do kościoła parafialnego w Chludowie, gdzie zostałem ochrzczony. Oni przekazali mi dar wiary. Od nich uczyłem się wraz z dwiema młodszymi siostrami i młodszym bratem modlitw. I też częste pielgrzymki i modlitwa różańcowa, którą praktykowaliśmy w rodzinie, sprawiły, że od najmłodszych lat starałem całe swoje życie powierzyć w ręce Matki Bożej i jej się oddawać. Tak dzieciństwo miałem całkowicie normalne. Jak wielu moich rówieśników, po pierwszej Komunii Świętej zostałem ministrantem. Normalnie uczęszczałem do szkoły. Przez 13 lat też tańczyłem w zespole ludowym. To może jest takie coś ekstra w moim życiorysie. Ale też miałem takie jedno wielkie pragnienie. Zawsze chciałem zostać organistą. I tak w tym celu zacząłem uczyć się w szkole muzycznej. Najpierw pierwszego stopnia na fortepianie, potem drugiego stopnia na organach. To sprawiło, że coraz częściej też bywałem na mszach świętych, bo jako ministrant starałem się uczestniczyć codziennie, a jako że byłem też organistą, to zdarzało się, że nawet kilka razy dziennie we mszach świętych uczestniczyłem. I tak właśnie, kiedy uczestniczyłem w tych mszach świętych, to za każdym razem, kiedy dochodziło do momentu przeistoczenia, zadawałem sobie takie pytanie: Panie Jezu, czego Ty tak naprawdę ode mnie oczekujesz? Co ja mam w swoim życiu robić? I tak upływały lata. Zacząłem chodzić do liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez ojców PR-ów w Poznaniu. Grywałem też w różnych poznańskich kościołach na mszach. Kiedy nadeszła trzecia klasa liceum, no to stwierdziłem, że już chyba to jest odpowiedni moment na to, żeby jakąś konkretną decyzję co do swojego życia podjąć. A pomysłów miałem wiele. Była Akademia Morska, ponieważ mój tata i mój dziadek są marynarzami. Akademia Muzyczna, żeby dalej rozwijać tą swoją też wielką pasję gry na organach. Czy też Teologia Świecka, albo pójście do seminarium. W te wakacje przed decyzją o pójściu przed rozpoczęciem klasy maturalnej, po jednej z mszy świętych w parafii w Niechorzu, tam gdzie spędzam całe wakacje, gdzie też w wieku 11 lat po raz pierwszy zagrałem na mszy świętej, ksiądz proboszcz powiedział do mnie: słuchaj, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że ty to jesteś bardziej od Pan z wami niż od i z Duchem Twoim. No i te słowa wzbudziły we mnie taki, myślę, że Boży niepokój, bo były też taką motywacją do dalszego poszukiwania. No i kiedy rozpocząłem trzecią klasę liceum, rozpocząłem też trzecią klasę w szkole muzycznej na organach, profesor od organów zaproponował mi, żebym zastępował go w każdą środę w parafii świętego Jana Wianeja w Poznaniu, w której on na co dzień był organistą, na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Stwierdziłem, że będzie to doskonała okazja, żeby prosić Matkę Bożą o pomoc w rozeznaniu swojego powołania i zdecydowaniu, podjęciu decyzji tego, co ja mam ze swoim życiem zrobić. I tak minął wrzesień, minął październik, listopad, grudzień i nadszedł styczeń roku 2013, kiedy obecny proboszcz tutaj ze Szczecina, a ówczesny proboszcz w Poznaniu, ksiądz Piotr, poprosił mnie, żebym w dniu 22 stycznia zagrał na mszach świętych w kościele księży Pallotynów w Poznaniu. A tego dnia akurat przypada w naszym stowarzyszeniu uroczystość świętego Wincentego Pallotiego. I tak kiedy słuchałem, jak księża Pallotyni z taką wielką miłością, zaangażowaniem i taką wręcz widząc w świętym Wincentym Pallotim taki wzór do naśladowania, mówią o nim i opowiadają, stwierdziłem, że i ja chcę zostać Pallotynem. No ale jakoś zawsze ta niepewność pozostawała. Dalej na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy prosiłem, żebym umiał podjąć pewną decyzję. I kiedy już skończyłem wszystkie egzaminy maturalne, napisałem podanie do księdza prowincjała z prośbą o przyjęcie. No ale gdzieś zawsze ciągle ten niepokój był, czy to aby na pewno dobra decyzja, czy aby na pewno tego Pan Bóg ode mnie oczekuje, czy to nie jest jakiś mój wymysł.
A razem z moim przyjacielem z Murza Sichla umówiliśmy się, że po maturze, jako że to są najdłuższe wakacje w życiu, pojedziemy razem na tydzień do Toskanii odwiedzić moją ciocię i przy okazji pozwiedzać ten piękny region Włoch. Jednak tak się złożyło, że wylot mieliśmy z Wrocławia, on jechał od siebie z gór, ja jechałem z Poznania i niestety na trasie kolejowej był jakiś wypadek i nie zdążyłem na ten samolot do Wrocławia, dopiero dojechałem 1,5 godziny po odlocie samolotu. Więc tak na pierwszą myśl przyszło, że nasze plany runęły w gruzach. I kiedy tak zastanawialiśmy się, co robić, zadzwoniła jego mama i powiedziała: słuchaj, jutro o 6 rano macie samolot z Katowic do Rzymu. I tak się dziwnym zbiegiem okoliczności, albo lepiej może to ująć, zrządzeniem Bożej opatrzności, złożyło, że po raz drugi w swoim życiu znalazłem się w Rzymie, gdzie po pierwsze znajduje się oryginalna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy i po raz drugi w swoim życiu klęknąłem przy grobie świętego Wincentego Pallottiego. I po krótkiej modlitwie w kościele Santissimo Salvatore in Onda dostałem wiadomość, że zostałem przyjęty do postulatu. I odczytałem to jako takie bardzo wyraźne potwierdzenie woli Pana Boga co do tego, co mam w swoim życiu robić. Jak co do tego, czy dobrego wyboru dokonałem. No i tak się złożyło, że niedługo po tym, 5 sierpnia, zacząłem swój postulat w Częstochowie. Pojechałem dalej do Ząbkowic Śląskich, do nowicjatu, gdzie po roku też otrzymałem sutannę. I też z tym otrzymaniem sutanny wiąże się takie wspomnienie, ponieważ moi dziadkowie opowiedzieli mi historię, że jak miałem 3 lata, to razem z nimi spacerowałem nad brzegiem Bałtyku. I dziadek postawił mnie na kutrze rybackim, a ja wtedy miałem powiedzieć takie słowa, których nie pamiętam, ale dziadkowie to pamiętali, że podjąłem decyzję, że będę pasterzem i rybakiem. Dziadkowie tych słów nie rozumieli, ale powiedzieli, że w chwili, kiedy zobaczyli mnie w sutannie, zrozumieli już całkowicie, co te słowa znaczyły. No to było też dla mnie takie niesamowite doświadczenie i tym bardziej wracają do mnie te słowa w momentach, kiedy rozważam Ewangelię na temat cudownego połowu czy powołania Piotra. To zawsze właśnie wraca w takiej zdwojonej sile i takim też umocnieniu w moim powołaniu. I tak jak już wspomniałem, od 6 lat jestem w formacji czasowej. Dzięki Bożej łasce, też dzięki współbraciom, którzy mnie wspierają na tej drodze, 8 września złożę wieczną konsekrację w naszym stowarzyszeniu. Jestem naprawdę Panu Bogu wdzięczny przede wszystkim za dar powołania, za dar moich rodziców, którzy ten wspaniały dar wiary mi przekazali i są dla mnie ogromnym wsparciem. Tak patrząc na całą historię mojego życia, nie dostrzegam jakichś takich spektakularnych cudów, wielkich nawróceń, uzdrowień, ale wiem, że wielkość Pana Boga okazywała się w Jego cichej obecności w codzienności, w tych osobach, które postawił na mojej drodze, w rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, przyjaciołach, znajomych, we wszystkich kapłanach, których postawił na mojej drodze. I teraz nawet doświadczam Jego obecności w moich współbraciach klerykach, na których zawsze można liczyć na wsparcie, z którymi zawsze można się pomodlić, podzielić, porozmawiać. Jestem mu za to ogromnie wdzięczny. Jestem mu też wdzięczny za każdy dzień mojego życia i za to, że powołując mnie, naprawdę zaplanował dla mnie ogromne szczęście.